Sponsorem programu jest Orlen. Chciałam ciebie zapytać, o czym ty marzyłeś jako 7-letni chłopiec? No ja jako mały chłopiec, można powiedzieć, miałem dwa marzenia, że chciałem zostać albo piłkarzem, albo właśnie strażakiem. No mimo wszystko jakoś tak los się potoczył w moim życiu, że nie udało mi się tego zrealizować, ale się śmieję, że mimo wszystko zostałem w tych grupach zawodowych, bo jestem sportowcem, jestem żołnierzem zawodowym, więc tak samo noszę mundur i służę ojczyźnie, więc troszeczkę tak można powiedzieć w innym kierunku, ale zbliżone, tak? Zbliżone pola, więc fajnie, że udało się tutaj tego dopiąć. No takie były chłopięce marzenia dziecięce, no ale mówię, życie to weryfikuje. Tego piłkarza chciałabym najpierw przedyskutować, bo ty swoją przygodę ze sportem rozpocząłeś właśnie od piłki nożnej, prawda? Ile tak miałeś lat? Ja tak naprawdę zapisałem się do sekcji w czwartej klasie, więc tam około 10 lat. No to było, mówię, takie marzenie, bo gdzieś tam w telewizji oglądało się mecze, tak, mecze reprezentacji Polski i stąd się zrodziło takie marzenie i chęć grania w piłkę. No niemniej jednak trenowałem, można powiedzieć, w Jagiellonii Białystok 3 lata, ale po tych 3 latach doszedłem do wniosku razem z rodzicami, że jednak to nie jest to, może ze względu na to, że teraz mam tego świadomość po latach, że po prostu nie mam do tego takiego charakteru. Ja jestem bardziej indywidualistą i jednak co bym nie robił, wolę pracować sam na swój rachunek i na swoje czy sukcesy, czy porażki i można powiedzieć brać za nie odpowiedzialność. A jednak no, piłka nożna była sportem drużynowym, wiadomo, i dużo zależy od innych zawodników, od wielu innych czynników, gdzie ja jakby nie miałem jakby na to wpływu. I może stąd ta decyzja, no, niemniej jednak jak spotykam, można powiedzieć, kolegów z tamtych lat, czy trenera, czy nauczycieli, to zawsze mówią mi, że jednak chyba dobrze, że tak się stało, bo tutaj też odniosłem sukces na polu sportowym i też bardzo się cieszą z tych sukcesów i z tego, co ten sport przyniósł. To mówią ci inni, że chyba dobrze, że tak się stało, a ty jesteś niedoszłym lewym obrońcą, prawda? Tak, grałem na lewej obronie. Z racji tego, że jestem lewonożny, no i byłem dosyć wysoki wśród rówieśników, więc trener mnie ustawił na obronę. No próbowałem bardzo krótko swoich sił jeszcze na bramce, ale jednak to nie było zupełnie to i no i mówię, no i gdzieś tam była ta decyzja, że trzeba to odciąć i zakończyć ten etap i skupić się bardziej, nie wiem, na nauce. Ale i tak nadal byłem aktywnym dzieckiem. Grałem z kolegami na podwórku w piłkę, no właśnie nożną w koszykówkę. Dużo biegaliśmy, więc tak czy tak ten sport był przez całe życie. A z perspektywy czasu, już ty konkretnie, jak wiesz, jak grała polska reprezentacja na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich 10 lat, kadra Adama Nawałki, gdzie nasi doszli do ćwierćfinału Mistrzostw Europy i na przykład miałbyś się postawić w pozycji Kamila Glika. Ja wiem, że on jest środkowym obrońcą, nie tym lewym, ale na lewej obronie zawsze mieliśmy problemy. To zamieniłbyś się za to, żeby być w tej kadrze, która trwa jeszcze obecnie z Robertem Lewandowskim, który jest jej twarzą i na przykład grać przez 4 lata w klubie z Monako, czy pozostałbyś jednak przy tym swoim życiu, które masz? Nie, bym został przy swoim życiu, przy swoich jakby celach, ponieważ może wiem, że to trochę śmiesznie zabrzmi, paradoksalnie, ale pomimo młodego wieku jestem za bardzo zadowolony z życia, ze względu na to, że też mam rodzinę, mam żonę, mam dzieci, wszystko się fajnie układa w moim życiu. Można powiedzieć, w swoim polu sportowym i zawodowym osiągnąłem już jakieś sukcesy, więc naprawdę jestem, no uważam się za spełnionego sportowca, człowieka. Bardzo się cieszę, że wszyscy są u mnie zdrowi, wszyscy się jakoś tak razem trzymamy i to jest piękne, więc raczej nie, jestem zadowolony ze swojego życia, więc takie gdybania to nie dla mnie, tak po prostu. Ja mówię, lubię swoje życie, wolę to, co robię, ja robię to z pasją, nic nie robimy na siłę, więc naprawdę sprawia mi to przyjemność, więc naprawdę ja się bardzo cieszę z swojego życia i życzę każdemu, żeby mógł tak realizować swoje cele jak ja. Czyli jednak ta wielka kasa, która tam wchodzi w grę, nie byłaby dla ciebie aż taką zanętą, żeby się zmienić. Znaczy powiem tak, no
Parę razy rozmawiałem na ten temat z różnymi osobami i ja zawsze powtarzam, że może źle, czy to dobrze, ale rodzice mnie jeszcze nauczyli, że fajnie jest zarabiać pieniądze, nie ukrywam, ale jeszcze pieniądze nie są najważniejszym czynnikiem w decydowaniu o pewnych sprawach. No, tak jak mówię, fajnie mieć pieniądze, żeby żyć na jakimś poziomie, ale nie są najistotniejsze w życiu. Sponsorem programu był Orlen.